Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jaka tu jest akcja? Co mamy? Co mamy? Uwaga! Śmigło! Śmigło! Woda gwardnia łamie zasady teraz. Ale rozwalone. Zobaczcie przy uderzeniu, co się stało z tym śmigłem. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy film to kontynuacja poszukiwań wraku samolotu Aira Cobra. No i po raz kolejny jesteśmy na miejscu katastrofy z roku 1945. No, historia ta pokazuje, jak trudne i jak przewrotne potrafi być odkrywanie faktów, które miały miejsce 80 lat ponad temu w tym przypadku. Więc na początku przez chwilę myśleliśmy, że mamy do czynienia z samolotem polskim. Po pierwszej weryfikacji okazało się jednak, że to nie będzie to. Wpadliśmy na trop samolotu Aira Cobra. Jesteśmy w 100% pewni, że to jest samolot Aira Cobra. Dziś wracamy. Poprzednim razem odkryliśmy epicentrum upadku tego samolotu, a dziś spróbujemy wokół zobaczyć, co ewentualnie mogło podczas katastrofy po prostu tutaj przemieścić się nawet kilkadziesiąt metrów od epicentrum. Tu na tym polu rozbił się samolot, tu z tego miejsca wyciągnęliśmy kadłub samolotu Aira Cobra, natomiast dzisiejsze poszukiwania to też weryfikacja przyległego lasu i bagien. Mamy informację, że w tych bagnach znajdują się inne elementy samolotu, które zostały wrzucone tam przez osoby, które uprawiały tutaj ziemię. To, co wystawało, przeszkadzało, zostało wrzucone właśnie tutaj w te bagna. No, a w momencie uderzenia samolotu o ziemię też dużo elementów rozprysło się. No i dziesiątki metrów od miejsca uderzenia też znajdujemy różnego rodzaju elementy. Stąd też dzisiaj poszerzamy obszar poszukiwań. No i znalazłem już pierwszy jakiś element aluminiowy z nitami. Po oczyszczeniu zobaczymy, co to jest. No ale zaczyna się. Jest ciekawie. Jest naprawdę ciekawie i są emocje. Krystian nam się pochwali tutaj swoim znaleziskiem. Co to jest? No prawdopodobnie fragment tłumika. No tak tutaj kolega mi podpowiada. Wykonane z kwasówki, nie? Ze stali nierdzewnej. No widać, tyle lat, nie, a to nic nie skorodowało. Także raczej kwasóweczka. Spawy ładne, równe. No co, szukamy dalej, nie? Robiliśmy wywiad wśród okolicznych mieszkańców i jedna z pań powiedziała nam, że katastrofa miała miejsce w styczniu 1945 roku podczas trwania walk na osi pobliskiej drogi. No i też tak się trochę niesłusznie tego stycznia 1945 roku chwyciliśmy. To, że się myliliśmy, okazało się po weryfikacji. Poproszone o pomoc tutaj, jeżeli chodzi o dokumenty, o to, co tutaj zaszło, pan Arkadiusz Siewierski na forum miesięcznika Odkrywca wywołał do tablicy najtęższe głowy, jeżeli chodzi o tematykę lotnictwa, jego historii i nie tylko. I użytkownik, jeden z użytkowników tego forum, o nicku Beavisto, po krótkim czasie jakby dał dwie możliwości, dwa przypadki, które można było powiązać z miejscem tej katastrofy. No dziś już wiemy, że na pewno nie był to styczeń roku 1945. Na 90% wiemy, kto pilotował ten samolot, co tutaj zaszło, ale o tym może później. Dziś spróbujemy znaleźć resztę, szczątek, które zostały rozrzucone tutaj w okolicy. A tym razem jakiś większy fragment, jakiś aluminiowy pasek, pewnie część jakiegoś mocowania, tylko od czego to ciężko będzie dojść.
No to są fragmenty takie same jak tamto razu, żeśmy znajdowali później po myciu. Okazało się takie same części jak i tamto razu, żeśmy znaleźli. Elementy od samolotu. Elementy od samolotu. Prawdopodobnie, no chyba tak. No bo... Krzęślik. Takie rzeczy też można znaleźć. Oczywiście. Na kubkę. Na resztę. No to ja też znalazłem. Złomu. Nie wiem, co to jest. A czy to jakieś też od samolotu, czy co? To. Miliony części, ciężko jakby zinterpretować. Fragmenty takich części. Aluminium. No i kanał z depozytem. I kolejne elementy. Czy guzik. Z poszycia wraku samolotu. Jakiś guzik, cholera wie co to jest. Guzik chyba. Guzik. To po oczyszczeniu będzie widać. No ma jakieś tam napisy. I drobne elementy metalowe. Tu większy fragment aluminium. Także gratuluję. Udało się coś znaleźć. Tutaj jest ciekawa rzecz. Nie wiem, jakieś coś tu widać, ale po głębszym oczyszczeniu. A, P, N i A. I tu jest jeszcze jakieś KS4. Jedyna część, którą udało się znaleźć, to jest końcówka lampy naftowej do ogrzewania i kilka blaszek. A tutaj o, typowo też typowo lotnicze elementy, rurki, przewód. Czyli taka drobnica sama. No i w końcu jest. Nie jest to na pewno fragment poszycia samolotu, ani żaden element związany z samolotem, ale zobaczcie, jest to krążek, czyli jest ta moneta, którą chciałem znaleźć. 10 rejtrfeningów, zaraz sobie zobaczymy, z którego ona jest roku, przetrzemy. 10 feningów z 1870 któregoś roku. Nie jest to okres oczywiście związany z rozbiciem samolotu, ale monetka to monetka i zawsze cieszy. Jeszcze druga strona. O, ładna, czytelna, także w tym wszystkim taki mój mały rodzynek, pomimo że jest to bardzo popularna moneta, ale żakowała sobie tutaj, o, przy tym oto kamyku. I kolejne znajdki. Tym razem coś, można powiedzieć, że ciekawszego. Deutsche Reich, jakiś element przykrywki. No i Bożenka ma dekelek, cały dekelek od przykrywki, także z samolotu. Wątpię. Jeden silver grosz. No, także i monety się zaczęły pokazywać. Także jest trochę tego. Tym bardziej gratuluję. Także koniec poszukiwań. 2 godzinki w terenie nie przyniosły zbyt dużych efektów. Ale nie ma co się tutaj. No takie elementy drobne. Drobnych, dużo rzeczy, nic konkretnie większego. Co lepsze wybraliśmy wcześniej. Także niedosyt jest, ale sprawdziliśmy. Tam jeszcze w tym plecaku, czy ci masz to? A faktycznie tu jeszcze. Jeszcze w plecaku. Trochę tego jeszcze jest, ale zobaczcie na ile to samolot uderzył, na ile metrów. Tak, ile to rozprysł od tego się. Miejsca 20-30 metrów, nie? Oj, więcej. 50, nie? Nawet i 50 metrów. To by było wszystko. Tabliczki znamionowej silnika nie znaleźliśmy. A szkoda. No to by była wisienka na torcie, no ale niestety, no. Kolejne przedmioty znoszone przez chłopaków, co zostały znalezione. Jakiś guziczek zdobiony, no i też monetki, czyli kubka znajdek rośnie. A to od roweru. Prawdopodobnie. Od jakiejś ruskiej wierchowiny. No ale zawsze Nie, to nie będzie chyba od niemieckiego roweru. Chyba tak. Ja się śmieję, że od... A gdzie krzyżyk masz? Kolega specjalista z USA. A, piękne. Ale to będzie stara robota. Bardzo stara. Ołowiany odlew.
Dlatego ma dwie warstwy, dlatego jest to te dziury są, nie? Jedno z ciekawszych znalezisk, tabliczka znamionowa. Widać napis Aira Cobra prawdopodobnie i jakieś dane techniczne. Także takie rzeczy też udało się chłopakom znaleźć. Miało nie być tabliczki, jednak ta tabliczka jest, tylko czy to jest znamionowa od silnika? Trudno powiedzieć. Nastąpiło zakończenie poszukiwań, ale to jeszcze nie koniec przygody z samolotem, z wrakiem samolotu Aira Cobry. Zadowolony z dzisiejszych poszukiwań? No, troszeczkę rozczarowany, bo za wiele tego nie było. Miałem nadzieję na jakieś duże elementy poszycia. Taka drobnica, można powiedzieć. W każdym bądź razie no, domykamy, tak? Historię kończymy i też mamy wyjaśnienie. W końcu wiemy, co to była za maszyna. Kiedy to zdarzenie miało miejsce? No, błędnie założyliśmy, że to był styczeń. Tak jak mówiłem z relacji tutaj pani mieszkającej w pobliżu, która mówiła, że z relacji ojca ona zlokalizowała to w styczniu podczas walk, które tu się odbywały. No, dziś wiemy, że to był marzec, 4 marca dokładnie 1945 roku. A samolot, którego szczątki wydobyliśmy, leciał z lotniska Kozłowo w eskorcie Bostonów nad Bytów. Około 15 minut po starcie zapalił się silnik. Pilot wyskoczył na spadochronie. Maszyna rozbiła się tutaj. W raportach rosyjskich odnotowano, że maszyna rozbiła się na wschód od Grudziądza. No jesteśmy, jakby nie patrzeć, na wschód od Grudziądza. Także mamy tą maszynę, wiemy, kto nią leciał. Mianowicie młodszy lejtnant nazwisku Mołczanow z 329 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego z 66 pułku. Mamy datę zdarzenia, także wszystko jest, pakiet pełen informacji. A zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, zabierzemy was też w miejsce do tak zwanego magazynku, gdzie składowane są wszystkie elementy wraku samolotu i zobaczycie, co tam udało nam się obczyścić wstępnie. No i też są ciekawostki, takie rarytasy, smaczki, ponieważ jest sporo tabliczek znamionowych, które no, cały czas potwierdzają jakby to, że to jest konkretny model samolotu, który tutaj się rozbił. Trochę zabrakło wisienki na torcie, mianowicie tabliczki znamionowej silnika, która na 100% zamknęłaby sprawę. No, tak jak mówiłem, to takie trochę poszukiwanie jak igły w stogu siana. Niestety tej tabliczki nie odnaleźliśmy, ale na ponad 90% mamy. Nie poddajemy się, następnym razem tu wrócimy. Także, tak jak mówiłem, to jeszcze nie koniec przygody z wrakiem samolotu Aira Cobra. Także wrócimy to na pewno. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A my lecimy do magazynku. Tak właśnie wyglądały barwy rosyjskie, nie? Podczas drugiej. A w różnych kamuflażach. Tak, bo to różne kamuflaże były, nie? Tak akurat nie. I zobacz, o, tu mamy przekrój tego samolotu. On widać, proszę ciebie, poszczególne przedmioty. Poszczególne, proszę ciebie, elementy. Elementy, urządzenia całe, nie? A tu mamy też, proszę ciebie, o. Tą część, co żeśmy wydobyli, o, odtąd do kabiny. Oczywiście są też również i części silnika, bo jest część komory zaworowej i zawory, proszę ciebie, są, nie, też nie. A tutaj myjnia, wszystko jest myte. No, także proszę ciebie, są różne elementy i się myje, nie, siedzi w ciepłej wodzie. Roboty jest niesamowicie dużo. Nie? Parę tysięcy elementów to parę tysięcy elementów, oczywiście grubsze przedmioty, że tam jest środko, trzeba uciekać tego, a tak to pędzelkiem robimy, proszę ciebie, się na moczy, żeby to glinę zmyć, nie? Jest części, o, wszystkich części za 1500 na pewno jest. Jak to jest, że ci inżynierowie mieli takie pojęcie, żeby takie rzeczy składać? Ja się nieraz dziwię w ogóle. Ogólnie. Nie, jest to każdy po kawałku, dokumentacja techniczna, części. Tu jest, nie wiem co to jest, jakaś część z tabliczką znamionową, także dwa takie jednakowe rzeczy. Zobacz. Taka ładna rzecz, piękna. Po oczyszczeniu z tego błota
gliny. To było już. Nie, czy nie? Jo, było. Nie, to drugie było. Zobacz, tak wygląda ten grzybek zaborowy. I zobacz, idealnie pasuje, o. Idealnie komory. Pasuje do komory zaborowej. O, widzisz? Typowe puzzle. No. Także to jest fragment silnika. Tu są jeszcze jakieś malowania. Ale słabo ja widoczne. Tutaj położę to, bo to ciekawsze rzeczy to tu położymy. Urządzenia z próbkami. To wszystko trzeba kurde wyszorować. To nie było jeszcze myte, bo tu niektóre rzeczy jeszcze nie były myte. Ale to, co były myte, to tu są właśnie z tymi napisami, to wszystko. To robi, nie? Nie wiem, czy to chwyci, czy chwyci. Nie wiem, czy to będzie widoczne, nie, ale jest, nie? Tam jeszcze jeden do tego był. Widzisz, czy nie widać napisu? Słabo. Nie ma, ale ty tak okazji. Tak wygląda jakoś odosz. A można tym pędzelek jakiś? Tu wiesz, go bardziej. Nie wiem, czy to mokry. Dobra. Jest tam coś? Ja. O, to zdjęcie będzie... Tylko czy będzie odbijać światło, co? Jeżeli widać jest, nie? Widać coś? Ja. Na koniec zdjęcie pamiątkowe, także ślad po poszukiwaniach jak najbardziej został. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.